Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie, dzisiaj to dopiero będzie, bo będzie w łóżku. No i takie jest też słowo, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Dokładnie, w łóżku. Za moimi plecami kołdra i poduszka, już ściągnąłem pościel, bo wyjeżdżam z Warszawy, ale ta Ewangelia dzisiejsza mocno mnie w tym łóżku trzymała, ponieważ uświadomiłem sobie, że to łóżko ma kilka takich mocnych funkcji, a mianowicie w nim śpimy, w nim odpoczywamy, w nim na przykład też chorujemy, ale w nim też leniuchujemy. I dzisiaj wszystkie te momenty, w których ciężko mi z tego łóżka wstać, to są momenty, które, no właśnie, jeśli przesadzę z tym odpoczynkiem, jeśli przesadzę z tym spaniem i tak dalej, to później przekłada się to na cały dzień. I przypomniał się papież Franciszek z Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, kiedy mówił, żeby wstać z kanapy. Może równie dobrze, nie spoglądałem do oryginału, ale równie dobrze pewno można by powiedzieć, żeby wstać z łóżka. Trzeba się z tego łóżka podnieść, żeby cokolwiek mogło się wydarzyć dobrego w ciągu dnia. Trzeba się z niego zerwać. Dzisiaj powiem wam, na modlitwie wiele myślałem, co jest dla mnie łóżkiem, które trzyma mnie i nie pozwala mi na działanie, tylko sprawia, że albo choruję, albo śpię, albo leniuchuję. Co jest moim łóżkiem, które sprawia, że jestem sparaliżowany w działaniu? Z takim pytaniem też i was zostawiam. Do Was powiem.